Ten projekt Mitteleuropa dotyczył organizacji politycznej Europy Środkowo-Wschodniej po ostatecznym zwycięstwie niemieckim i przewidywał, że zostaną utworzone na tym obszarze takie państwa pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty, o gospodarkach niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko peryferyjnych i uzupełniających. No, w 18 roku to się nie udało, ale 90 lat później się udało. Można zatem powiedzieć, że Niemcy po 90 latach, przynajmniej w tym zakresie, pierwszą wojnę światową wygrały, dlatego że jak przystąpiły do realizowania ówczesnego swojego celu wojennego, no to znaczy, że wygrały. A że po 90 latach, mój Boże, no cóż, wojny trwają dłużej niż działania wojenne. Na przykład pierwsza wojna światowa zakończyła się definitywnie stosunkowo niedawno, bo 3 października 2010 roku. Tego dnia Niemcy zapłaciły ostatnią ratę odsetek odszkodowań za pierwszą wojnę światową, 70 milionów euro Wielkiej Brytanii i Francji. No to pierwsza wojna się już skończyła, a druga jeszcze nie. Więc to warto o tym pamiętać. Proszę Państwa, Niemcy, jak powiadam, odzyskały kontrolę polityczną nad Europą Środkową. No, ale przywództwo niemieckie w Europie się zachwiało na skutek dwóch czynników, przynajmniej dwóch takich ważnych. Po pierwsze, na skutek głupstw, jakie nasza złota pani, ona zresztą już teraz sama się do tego przyznaje, narobiła podczas kryzysu migracyjnego. I drugim takim czynnikiem to był właśnie wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nawet jako kandydat nie ukrywał, że tutaj jest niezadowolony z niemieckiej hegemonii w Europie, podobnie jak Margaret Thatcher. Margaret Thatcher była przeciwniczką zjednoczenia Niemiec. Ona mówiła tak, ja tak kocham Niemców, żebym życzyła im, żeby mieli nie dwa państwa, tylko 20. Tam to Trump coś takiego, no nie w ten, nie dokładnie, nie dosłownie, ale coś takiego, taką linię polityczną. No i jako prezydent nie zmienił tego podejścia. Więc kiedy Trump w Warszawie 6 lipca 2017 roku oświadczył, że Stany Zjednoczone będą wspierały projekt Trójmorza, to w Niemczech nastąpiło, alarm został ogłoszony w Berlinie. Dlaczego? Co to jest w ogóle to Trójmorze? Ano to jest heksagonale, tylko uzupełnione i poprawione, bo wadą pierwszego heksagonale było to, że nie miało ani silnego lidera, ani nawet silnego protektora i Niemcy bez trudu rozgoniły to towarzystwo. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem, o, to by było trudniej rozgonić, dopóki zresztą tym bardziej, że wojsko amerykańskie jeszcze w Niemczech jest. Więc być może taka próba nawet nie zostałaby podjęta. No i państwa środkowoeuropejskie nabrały otuchy i w Niemczech się tutaj zapaliło, jak powiadam, światełko alarmowe. Niemcy, projekt Trójmorza bowiem zagraża przynajmniej trzem istotnym interesom niemieckim. Po pierwsze, podważa, i to być może w sposób trwały, niemiecką hegemonię w Europie. Po drugie, blokuje program budowy IV Rzeszy, który Niemcy tyle zainwestowały już. I po trzecie, wreszcie, umożliwia państwom środkowej Europy uwolnienie się z ograniczeń narzuconych na nie przez projekt Mitteleuropa. I Niemcy zrobią wszystko, żeby do tego nie dopuścić. A najprostszym sposobem, żeby do tego nie dopuścić, jest doprowadzenie do przesilenia politycznego w Polsce i zmiany rządu na taki, który Polskę z projektu Trójmorza wycofa. A on bez udziału Polski nie ma racji bytu. Nie ma racji bytu. Dlatego mamy tę polityczną wojnę w Polsce, która właściwie nie bardzo wiadomo, o co się toczy. A to właśnie o co? To właśnie o to. Weszliśmy między ostrza potężnych szermierzy.
No i musimy sobie zdawać sprawę z naszego położenia. Proszę Państwa, jeszcze jeden czynnik tutaj, muszę go przedstawić, bo on może doprowadzić do tego, że wszystko to się rozstrzygnie w całkiem innych kategoriach i to już niedługo. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym roku została uchwalona ustawa numer 461 JUST, na podstawie której rząd amerykański zobowiązał się, znaczy czy został zobowiązany do dopilnowania, żeby państwa środkowej Europy, przede wszystkim Polska, zadośćuczyniły żydowskim roszczeniom majątkowym odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Ustawa została uchwalona przez Kongres, podpisana przez prezydenta Trumpa, no i ona zaczyna działać. Warto przypomnieć, że kiedy Polonia amerykańska podjęła taką rozpaczliwą próbę zablokowania tej ustawy, no to rząd polski nie tylko ani słowem się nie odezwał, przynajmniej werbalnego wsparcia nie udzielił temu działaniu, ale podejrzewam nawet, że podjął działania sabotujące te akcje, dlatego że kiedy ten lobbying był prowadzony tam, to do Stanów Zjednoczonych poleciał pan wiceminister Marek Magierowski, wiceminister spraw zagranicznych, on teraz jest ambasadorem w Izraelu, i odbył szereg rozmów z wieloma osobistościami Polonii amerykańskiej, po których to rozmowach te osobistości wycofały swój udział w konferencji w Waszyngtonie, bo była zaplanowana wcześniej konferencja w Waszyngtonie, dwudniowa. Pierwszego dnia miało zostać ostatecznie sprecyzowane polskie stanowisko i polskie zastrzeżenia, a następnego dnia uczestnicy konferencji mieli odwiedzić wszystkie 450 biur kongresmenów na Kapitolu i wręczyć im to do ręki, te wszystkie polskie zastrzeżenia do tej ustawy, żeby oni mieli orientację, na czym głosują. Otóż na skutek wycofania się części osobistości z udziału w tej konferencji, ten plan się udało zrealizować tylko częściowo. Nie odwiedzono wszystkich 450 biur, tylko 300. No ale ustawa została uchwalona, trudno. Proszę Państwa, w styczniu 2018 roku, ubiegłego roku, Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego w Nowym Jorku w liście do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie przedstawiła szacunkową wartość tych roszczeń. 1 bln zł, co według aktualnego kursu około 300 miliardów dolarów. Kiedyś te szacunki były skromniejsze, 65 miliardów, teraz już 300. Co z tego wynika? To jest równowartość 3 rocznych budżetów państwa polskiego. Jest oczywiste, że Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki nawet w transzach bez spowodowania natychmiastowej katastrofy gospodarczej, która by się przełożyła na chaos taki w kraju. Zatem jeżeli te roszczenia mają być realizowane, to muszą być realizowane w naturze, czyli w nieruchomościach, udziałach w spółkach Skarbu Państwa, byśmy przejęciu złota Narodowego Banku Polskiego, które tam jest w Anglii zdeponowane. Krótko mówiąc, w naturze. To by oznaczało, że środowisko żydowskie zostanie uposażone majątkiem wielkiej wartości i to na terenie Polski, zyskując dzięki temu dominującą pozycję ekonomiczną, która się przełoży na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Krótko mówiąc, to środowisko będzie szlachtą. To oznacza, że naród polski we własnym kraju zostanie zdegradowany do 3. kategorii. Bo pierwszą będą stanowili okupanci, drugą kolaboranci, trzecią reszta. Jest to zatem największe zagrożenie, jakie zawisło nad państwem polskim i nad narodem polskim od 1939 roku. Jak się zachowują wobec tego zagrożenia władze? No albo milczą, albo jak już któryś nie może milczeć, to opowiada bajki.
Na przykład takie, że ta ustawa to jest ustawa amerykańska i ona tutaj w Polsce nie będzie wywierała żadnych skutków prawnych. No tak się stało, że przed tygodniem chyba ujawniłem notatkę z rozmowy, jaka odbyła się 25 października ubiegłego roku między ambasadorem Jackiem Chodorowiczem, który jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do kontaktów z diasporą żydowską. On notabene sam jest członkiem tej diaspory, to ma tu bardzo ułatwione zadanie. Wystarczy, że w lustro popatrzy i się ze sobą umówi, skontaktuje. I z takim panem Tomaszem Jastgerdim, który jest jego amerykańskim odpowiednikiem, pełnomocnikiem Departamentu Stanu do Holokaustu. I pan Jastgerdi w tej rozmowie przedstawił coś w rodzaju mapy drogowej, to znaczy krok miesiąc po miesiącu, co rząd polski ma robić. Wyrozumiale zaznaczając, że mają świadomość, strona amerykańska ma świadomość, że w perspektywie roku wyborczego rząd polski nie może podejmować przedsięwzięć, jak to nazwano, publicznych i formalnych. No ale to nie przeszkadza, żeby tu kontynuowane były rokowania i żeby w tych rokowaniach został osiągnięty znaczący postęp. Co pan Jastgerdi rozumie przez znaczący postęp, to powiedział, że rząd polski powinien przejść już do fazy ustalenia konkretnych kwot finansowych. Konkretnych kwot finansowych. Więc nie ma najmniejszych wątpliwości, jaka tutaj, co się dzieje. Więc ustawa, to zresztą było drugie, co najmniej drugie spotkanie pana Jastgerdiego z panem ambasadorem Chodorowiczem, bo pierwsze miało już miejsce w styczniu ubiegłego roku, właśnie wtedy, kiedy Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego wystosowała ten list, o którym wspominałem. Proszę państwa, no tu rząd na razie nie wie, co powiedzieć. Na razie nie wie, co powiedzieć, więc opowiada bajki, że to właściwie nie wiadomo, o co tu chodzi i tak dalej. No udaje, jak to Korwin-Mikke kiedyś powiedział, rząd drżnie głupa. No bo nie wie, co powiedzieć. Nie wie, co powiedzieć, żeby nie wywołać zburzenia opinii publicznej. Więc jedyną taktyką to jest totschweigen, zamilczenie tego na śmierć. No ale my nie jesteśmy tym, że tak powiem, związani. Tym bardziej, że no to jest, jak powiadam, największe zagrożenie, jakie zawisło nad nami od 1939 roku. I wobec tego zagrożenia nie tylko obóz rządowy, ale i obóz nieprzejednanej opozycji zachowuje zmowę milczenia. No i trzeba by tę zmowę milczenia jakoś przerwać. Mam nadzieję, że rok wyborczy będzie sprzyjał temu, że ta zmowa milczenia zostaje przerwana. Dziękuję państwu za uwagę. Halo? Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu, żeby jakąś dyskusję przeprowadzić. Jeżeli ktoś by miał z państwa pytanie, to proszę, ja podejdę z mikrofonem. Tylko proszę tak o minutę, żeby zadawać te pytanie, żeby jakichś elaboratów nie tworzyć niepotrzebnie, żebyśmy czasu nie tracili. Dzień dobry, Kostowski Łukasz. Dobrze, jeżeli ta ustawa będzie procedowana i jeżeli ona będzie realizowana w tym roku, to co się wydarzy? Jak pan to przewiduje? No mówiłem, wie pan, strona polska będzie musiała przejść do fazy realizacji żydowskich roszczeń majątkowych odnoszących się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Muszę tu dodać, bo żeby była jasność. Własność bezdziedziczna to dotyczy takiego majątku, do którego nie pretendują żadni konkretni spadkobiercy. Zgodnie z zasadami prawa rzymskiego jeszcze, ale i prawem polskim, prawem amerykańskim, notabene też, takie mienie przypada państwu, którego ten zmarły był obywatelem. No ale właśnie
problem polega na tym, że te żydowskie roszczenia odnoszące się do własności bezliczeń nie mają żadnej podstawy prawnej i naciski na Polskę idą w tym kierunku, żeby polskie władze namiastkę takiej podstawy prawnej, która nadałaby tym roszczeniom pozory legalności, stworzyły. I dlatego pan Mike Pompeo, sekretarz stanu, 14 lutego w Warszawie będąc na konferencji bliskowschodniej, podkręcał naszych dygnitarzy, żeby przyspieszyli pracę nad kompleksowym ustawodawstwem. To właśnie o takie ustawodawstwo chodzi. Ale tego nie będzie się dało zachować w ciszy. Proszę państwa, no to zależy kiedy. Jak już przejdziemy do fazy realizacji, to oczywiście nie. Ale do wyborów jeszcze tak. Zresztą pan Jastgerli to expressis verbis powiedział w tej rozmowie z października ubiegłego roku. Do wyborów zachowujemy dyskrecję, po wyborach już tam nie musimy. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja muszę powiedzieć, że trochę mnie zmroziła jedna informacja, która podana została w dzienniku telewizyjnym, gdzie podano, że największy nasz bank PKO BP wchodzi w ścisłą współpracę z bankiem Goldman Sachs. Jeśli by były prawdziwe pana te wywody dotyczące tej ustawy 447, to możemy nawet być nieświadomi transakcji finansowych, jakie będą zachodziły między tymi dwoma bankami. Bank PKO BP, wiemy jaki to jest potencjał na skalę europejską i takie transakcje mogą przechodzić nawet niezauważenie dla zwykłego obywatela. Bardzo możliwe, wie pan, no nie wiem jak tu się ustosunkować do tej sugestii, która padła w pańskiej wypowiedzi, że jeśli te moje informacje na temat ustawy są prawdziwe, one są prawdziwe niestety, to jest straszliwa prawda. Nie wszyscy gotowi są przyjąć ją do wiadomości właśnie dlatego, że jest taka okropna. No ale jest i prędzej czy później będziemy się musieli z nią skonfrontować. Dobrze było, żeśmy byli jakoś przygotowani do tego. Sprawy zaszły bardzo daleko. Dlatego ja zaproponowałem, żeby rządowi z jednej strony mu utrudnić sytuację, ale z drugiej strony mu ułatwić. Żeby Sejm przyjął ustawę, bardzo krótką, o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli polskich przed grabieżą. Taki tytuł tej ustawie nadałem. Artykuł pierwszy stanowiłby, punkt pierwszy, że zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, iż Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu, że obowiązek przedstawienia tego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi stanowiłby, kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy podejmuje próbę realizowania roszczeń opisanych w artykule pierwszym albo próbuje obejść ten zakaz, podlega karze tak jak za kradzież z uchwałą. No i trzeci artykuł, ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Mam nadzieję, że znajdzie się 15 odważnych posłów, którzy ten projekt ustawy zgłoszą jeszcze przed wyborami. Z jednej strony by to utrudniło rządowi sytuację, że no nie mógłby tutaj ten miecz Damoklesa w postaci więzienia by nad takim każdym jegomościem wisiał, dygnitarzem, ale z drugiej strony mu to ułatwiło sytuację wobec strony żydowskiej, amerykańskiej. No proszę bardzo, słuchajcie, no mamy związane ręce, nie możemy tutaj żadnych rokowań z wami prowadzić, bo ustawa nam tego zabrania pod groźbą kary. Więc sprawy zaszły tak daleko, że trzeba się chwytać środków nadzwyczajnych i moim zdaniem to jest środek no, jeszcze możliwy do zastosowania.
Ja mam dwa takie pytania. Pierwsze jest takie, wyobraźmy sobie, że wszystko idzie tak, jak pan mówi, w najgorszym kierunku i rzeczywiście Polacy się decydują na tą szlachtę jerozolimską i wchodzi to w życie. No i pytanie jest takie, co dla takiego zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, jakie to niesie ze sobą konsekwencje? Nie wiem, rachunki większe, czy to jest pierwsze pytanie. A drugie, to takie trochę z innej bajki, ale chodzi o to, że na przykład, zapewne pan wie, że rodziny są w Polsce bardzo podzielone pod względem politycznym. Przeważnie to, jak pan mówił, PO i PiS. I co by pan doradził, jakby pan doradził zachować się w takiej sytuacji, kiedy słyszy pan, że ktoś mówi, że choćby nie wiem na kogo głosował, na tą Platformę, na Nowoczesną, obojętnie, by tylko zniszczyć PiS. Czyli nie chodzi o to, żeby Polska była silna i żeby nasze przyszłe pokolenia miały dostatne życie, tylko żeby zniszczyć PiS. Co by pan doradził, jak można się zachować? Przypomniałbym takim osobom, do czego prowadzi duch partyjny taki, bo to, o czym pan mówi, to jest taki duch partyjniacki właśnie, nawet nie partyjny, tylko partyjniacki. W XVIII wieku taki duch partyjniacki w Polsce panował. Nikomu już nie chodziło o to, żeby jakąś siłę państwa polskiego zbudować, tylko jednym chodziło o to, żeby zdetronizować Ciołka, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego, a innym Czartoryskim chodziło o to, żeby zablokować tych, co chcieli Ciołka zdetronizować. W związku z tym już o państwie nikt nie myślał, tylko każdy robił psikusa i to czasami w takich błahych sprawach zupełnie, które no nie miały żadnego znaczenia, ale można było dokuczyć drugiej stronie. Więc przypomniałbym, czym to się skończyło, że skończyło się to rozbiorami. Odpowiadając na pytanie pierwsze, wie pan, nie wiem, na ogół jest tak, że okupant liczy, że będzie miał jakieś korzyści z tej okupacji, prawda? No to nie będzie, wie pan, tam dogadzał ludności okupowanej, tylko będzie ją bez litości eksploatował. To nie oznacza, że będzie tu, że okupant będzie tu kogoś mordował. Wie pan, czytałem kiedyś taką książkę Historia medycyny SS. I tam było takie wyliczenie, bardzo skrupulatne zresztą, jaką korzyść miała Rzesza z jednego więźnia obozu koncentracyjnego. Okazało się, że niedużą, tam niecałe 5 marek. Ale tych więźniów było dużo, więc to, no, ale z jednego to niecałe 5 marek i to po uwzględnieniu takich pozycji jak dochód z utylizacji zwłok. Pedantycznie bardzo do tego podeszli. Z żywego niewolnika ma się znacznie większy dochód. Zwłaszcza jak mu się pożyczy pieniądze na wysoki procent, a najpierw się go doprowadzi do takiej sytuacji, że będzie musiał te pieniądze pożyczyć, a potem no, to już nawet będzie szczęśliwy, wie pan. Czegoż chcieć więcej? I to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze jest co innego i to naprawdę powinniśmy się z tym liczyć. Po wyborach na Ukrainie, po wyborach prezydenckich na Ukrainie, został prezydentem i to z bardzo wysokim wynikiem niejaki Włodzimierz Zełenski, czyli Żeleński, z porządnej żydowskiej rodziny. Premierem Ukrainy jest Włodzimierz Grojsman, też z porządnej żydowskiej rodziny. Prezydent Poroszenko był Żydem tylko w połowie, jest Żydem tylko w połowie, więc tutaj Żeleński ma nad nim przewagę. Co z tego wynika? A Żeleński jest w ogóle takim wynalazkiem oligarchy żydowskiego Igora Kołomyjskiego, który go, że tak powiem, wynalazł. No i zrobił go prezydentem. To znaczy, że Ukraina już trafia pod nadzór, prawda? Zarząd powierniczy. Efektem tego, proszę zwrócić uwagę, co jest jedynym realnym efektem Majdanu? Rozbiór Ukrainy. W tej chwili po wyborze Żeleńskiego na prezydenta Putin zaczął wydawać paszporty rosyjskie tam w Donbasie i w Ługańsku. Rozbiór Ukrainy staje się już nie tylko faktyczny, ale de jure.
Jak, co dalej będzie, tego oczywiście nie wiem, ale wyobrażam sobie taką możliwość, że no, z tą zachodnią częścią Ukrainy coś trzeba będzie zrobić. A może by ją połączyć ze wschodnią częścią Polski, jak już roszczenia żydowskie zostaną zrealizowane, zrobić judeopolonię na wypadek, gdyby na Bliskim i Środkowym Wschodzie w związku z konfrontacją z Iranem coś poszło nie tak. No, a tutaj ziemie utracone zaproponować Niemcom, żeby ich ułagodzić. Partyjniacki duch może się skończyć rozbiorem właśnie takim. Proszę bardzo. Dzień dobry. Jak wiemy wszyscy, mamy w Polsce dwa takie najpoważniejsze obozy polityczne w tej chwili, które dysponują potężnymi mediami, potężnymi środkami. My mamy do dyspozycji, powiedzmy my, naród polski ma do dyspozycji takie spotkania jak tutaj. No ale sytuacja się wydaje no beznadziejna i tu mam takie pytanie do pana. Jaki pan ma pomysł na to, żeby taki impas polityczny można było przełamać? Proszę pana, no dopóki, powiem tak, że dopóki jest możliwość walki, to mamy do czynienia z dramatem, ale jeszcze nie z tragedią, bo tragedia jest wtedy, kiedy już nie mamy nawet możliwości walki. To wtedy już jest tragedia. Jeszcześmy do tej fazy nie doszli. Jeszcze możemy podjąć walkę i mam nadzieję, że ją podejmiemy, bo jak jej nie podejmiemy, no to oczywiście ktoś inny stworzy nam fakty dokonane i tyle. Wie pan, poza tym dopóki mamy państwo, no to jakieś możliwości ono, jakiekolwiek by ono nie było, to jakieś możliwości ono stwarza. Jak go nie będzie, to już nawet tych możliwości nie będziemy mieli. Dzień dobry, Goraus Dawid. Chciałbym zadać dwa pytania. Pierwsze, jak prognozowałby pan, jeżeli Konfederacja przekroczyłaby próg wyborczy i weszła, czy taki fakt miałby jakiś istotny wpływ na, miałby konsekwencje w związku z tym tematem, który teraz omawiamy? I drugi, jakby pan skomentował słowa Antoniego Macierewicza, które ostatnio czytałem, który apelował do pana, że wspierając właśnie takie, i do pana Brauna, że wspierając właśnie takie inicjatywy osłabia się PiS, a przez co osłabia się Polskę. Dziękuję. No wie pan, zacznę od tego drugiego. No ja żadnych ślubów panieńskich Jarosławowi Kaczyńskiemu nie składałem. Także nie czuję się w ogóle żadnymi moralnymi szantażami tego typu skrępowany. Nigdzie nie jest napisane, że wszyscy mają się poświęcać dla Jarosława Kaczyńskiego, zwłaszcza w imię uczciwości. No, nie bardzo to rozumiem, bo kolega Macierewicz, mówię kolega, bo się znamy jeszcze z dawnych czasów, wystąpił z tym apelem do mnie po tym, jak ujawniłem treść tej notatki. No to co, miałem jej nie ujawnić, czy powiedzieć teraz, jak już go ujawniłem, już stało się powiedzieć, nie, nie, to tak tylko sobie zmyśliłem wszystko i tego, to... No, wydaje mi się, że byłoby to głęboko nieuczciwe. Więc przynajmniej ten apel do mojej uczciwości jest w tej sytuacji nie na miejscu. No to tyle. Natomiast, wie pan, no jeżeli Konfederacja by osiągnęła wynik taki... Wie pan, być może, że oni udają, ale to jedynym posłem, który w tej sprawie zabrał głos na forum sejmowym, to był poseł Wilk właśnie z Konfederacji. No to może nie udają. No dlatego uważam, że trzeba im dać szansę. Być może, że oni nie zasługują na tę szansę, ale tego się nie dowiemy, dopóki im tej szansy nie damy. Dzień dobry. Ja nie wiem, czy to pytanie już nie padło, ale może tak wprost. Co my konkretnego możemy zrobić, żeby zapobiec raz żydowskim roszczeniom, które no, od bardzo dawna
są uskuteczniane w przedsiębiorstwie Holokaust, a dwa, no to co my możemy zrobić, żeby w naszym państwie jakoś było, żebyśmy mieli jakiś wpływ na to, co się w nim dzieje, bo na tę chwilę w zasadzie nie mamy. No przecież nie głosować na PiS. No. Proszę pana, co zrobić, żeby zyskać wpływ? Trzeba go zyskać. No trzeba go zyskać. Na 11 maja jest zapowiedziana demonstracja w tej właśnie sprawie. No to jeżeli okażemy poparcie dla inicjatyw, które tam będą zgłaszane, to w ten sposób zyskujemy jakiś wpływ. Natomiast jeżeli niczego nie okażemy, tylko będziemy się przyjąć, to nie zdobędziemy wpływu. Wpływ trzeba zdobywać, a zdobywa się to w walce. Nie w biernym oczekiwaniu, tylko w walce. To polityka to jest walka. To czasami niektórzy biskupi tego nie rozumieją, albo nawet rozumieją, tylko tam z innych powodów udają, że tak nie jest. Zachęcają katolików, żeby się politycznie angażowali. No jak oni się angażują, to Gazeta Wyborcza zaraz podnosi klangor, że się angażują. Że to jest jątrzenie, że to jest... Właśnie na tym polega polityczne zaangażowanie. Na czym polega polityczne zaangażowanie? Nie na tym, że się popiera wszystkie kierunki polityczne, jak leci, bo to jest jakaś głupota kompletna, tylko się popiera jeden kierunek, a inne się zwalcza. Na tym polega polityczne zaangażowanie. Jak ktoś tego nie rozumie, no to powinien to jeszcze raz przemyśleć. Proszę bardzo. Cześć. Nie. Panie Stanisławie, mam takie pytanie drobniejsze, ale dotyczące wyborów. Ciekawi mnie, co będzie. Teraz trzymamy kciuki oczywiście za określone organizacje przy tych wyborach, ale te w jesieni są ważniejsze. I chciałem tak trochę powróżyć, żeby pan w tym pomógł. Co się stało, że ta inicjatywa z Torunia nie wyszła praktycznie, bo tylko tam chyba w dwóch okręgach zostały zebrane głosy? I ponieważ pan jest zawsze od lat dość blisko tej centrali. Wcale Toruniu, nie. Ja tam no, ale tylko bliżej niż my, powiedzmy. I, więc chciałbym się dowiedzieć, czy coś pan wie na ten temat, a interesuje mnie to dlatego, że czy po pierwsze ojciec dyrektor się pokłócił z naczelnikiem i już się pogodzili, czy wręcz odwrotnie, będzie jeszcze ostrzej w jesieni i rzeczywiście ta inicjatywa wtedy da radę zebrać w całej Polsce. Bo to dla mnie było duże zdziwienie, że mi się nie udało. Pytam to jako pracodawca, który płaci duże podatki. Chciałbym, że tak powiem, wiedzieć, gdzie one pójdą w przyszłości. Proszę pana, no to współczuję panu, bo to rzeczywiście jest taka rozterka. Ale jeśli chodzi o tę inicjatywę toruńską, jak pan to nazywa, to moim zdaniem ona od samego początku nie miała charakteru serio. To był rodzaj takiego szantażu, przy pomocy którego chciano tam, nie wiem kto, czy pan profesor Piotrowski może bardziej chciał, zaszantażować Jarosława Kaczyńskiego, że jak mnie nie wciągniecie, czy tam moich kolegów, mnie i moich kolegów nie wciągniecie na pierwsze miejsca waszych list, to my wtedy sprawimy, że utracicie poparcie elektoratu radiomaryjnego. Tego właśnie. Ale Jarosław Kaczyński chyba w inny sposób to załatwił, że nie utracił tego elektoratu. Nawet się nie śmiem domyślać, w jaki. Bo wie pan, ja wbrew temu, co pan uważa, ja nie jestem tak blisko tam, nie jestem dopuszczany żadnych konfidencji tam w tym środowisku. Mam tylko fajeton i to na takich wariackich papierach trochę. Na takich wariackich papierach, że ja od ojca dyrektora niczego nie chcę i on o tym wie, że ja od niego niczego nie chcę. No to jak tak, to świetnie. No.
pan był? A i bo jak ktoś tam od niego czegoś chciał, to o, to bardzo marny jego los był. Przypomnę taki przypadek, jak kolega Łopuszański, Jan Łopuszański. On był taki okres, że on z Radia Maryja to nie wychodził w ogóle. No i dopuścił sobie do głowy, że jak tak, to musi go Radio Maryja poprzeć jego kandydaturę w wyborach prezydenckich. No ale ojciec Rydzyk, jak sądzę, bo on mi się nie zwierza, ale obserwując go od dłuższego czasu, to sądzę, że on tych wszystkich polityków i te partie polityczne traktuje instrumentalnie, jako takie efemerydy. Jak oni mu mogą coś załatwić, to on tam ich wspiera. Jak nie mogą, to ich spuszcza z wodą. No i Jan Łopuszański liczył na to, nie że on coś ojcu Rydzykowi da, tylko że ojciec jego zrobi prezydentem, prawda? Ale Marian Krzaklewski miał lepszą ofertę. W związku z tym ojciec Rydzyk poparł Mariana Krzaklewskiego, a Jan Łopuszański tak to przeżył, że poszedł się wypłakać i to gdzie? Do trybuny. Do trybuny się poszedł wypłakać. No oczywiście taki wywiad na dwie kolumny druku. No już skończyło się, szlaban całkowity na Radio Maryja, w ogóle tam jego noga wyświecony został, że tak powiem, pochodniami. No i spotykam go chyba 2 miesiące później. I mówię, panie Janie, co się stało? A on mówi, zwariowałem. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie Stanisławie. Chciałem zapytać o ustawę 447, a dokładnie o pewną rzecz. Ta ustawa, jak każda inna, ma swoją ramę prawną i podmiot, który jest ujęty jako Holokaust. Patrzyłem w tłumaczenia, tam nie mówi się o narodowości izraelskiej, narodowości żydowskiej. W treści mówi się o Holokauście. Myślę, że to byłby precedens na skalę światową, jeśli kraj, który jest za oceanem, po drugiej stronie ziemi, który jako tako z Polską nie ma żadnych więzi, paktów, umów oprócz NATO. To już bliżej byłoby Unii Europejskiej decydować i cokolwiek rozmawiać z Polską, próbować wtłuchać niż Stany Zjednoczone, ale myślę, że większość ludzi wie, z czego to wynika, skąd zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Do czego zmierzam? Bardzo łatwo jest sobie tą ustawę znaleźć, otworzyć i zrobić pewnego rodzaju eksperyment. Słowo Holokaust w każdej chwili można zastąpić na przykład słowem rdzenne ludy Ameryki i powstaje doskonała ustawa, ważąca tyle samo i tak samo bijąca w Amerykanów na tej samej podstawie, co w nas. Kwestia tylko zamiany słownictwa. Tak samo można zamienić to na rdzenne ludy Afryki i przekierować tą ustawę na jej mocy w stronę Anglików, Francuzów, Holendrów, Hiszpanów, Portugalczyków, którzy kolonizowali te kraje i w pewien sposób również doprowadzili do wyniszczenia tych rdzennych ludności. Tu są dwa przykłady kolonizowania wojen, ale to samo ujęcie dotyczy spraw konfliktów na tle religijnym i wszystkiego, co sobie wymyślimy. Ja myślę, że ta ustawa jest ważna dla całego świata, bo ona wprowadza coś zupełnie nowego. Przypadek, który może być przyczynkiem do rewizji bardzo wielu rzeczy. I tutaj tylko wyobraźnia jest granicą tego, do czego może dojść. Proszę pana, no oczywiście wpisać do ustawy można wszystko. Pytanie tylko, kto to zrobi. Na przykład, kto uchwalił ustawę, na podstawie której na przykład Stany Zjednoczone zostaną zobowiązane do rozmaitych rekompensat z tytułu tego precedensu Black Hills. Bo to o tym pan mówi. To Indianie tam zaraz po wojnie secesyjnej, Indianie z grupy Lakota podnieśli powstanie. No i tam się zjednoczyli i tam uzyskali powodzenie. Stany Zjednoczone, znaczy rząd w Waszyngtonie wysłał tam, nie wiem czy państwo pamiętacie, jaki film Mały Wielki Człowiek z Dustinem Hoffmanem. Stany Zjednoczone wysłały tam korpus kawalerii pod dowództwem generała Custera. No i ten korpus został rozgromiony w bitwie pod Little Bighorn. Generał Custer zginął tam.
No i w związku z tym zawarli, rząd w Waszyngtonie zawarł z Indianami, tymi z grupy Lakota, taki traktat Fort Laramie, na podstawie którego obszar tam północnej Dakoty, Wyoming, Idaho, ten rejon, mniej więcej 5% terytorium Stanów Zjednoczonych obecnych, miało zostać oddane w wieczne władanie, dopóki tam woda będzie płynąć, dopóki trawa będzie rosła, to tam takie niebo niebieskie będzie i tak dalej, Indianom. No, ale jak już tam się wszystko uspokoiło, to rząd wysłał następną wyprawę, generał McKenzie, już miał karabiny maszynowe i artylerię, no i zrobił porządek z tymi Indianami, a o tym traktacie w Fort Laramie wszyscy zapomnieli, bo gdzie by tam kto jeszcze, nie było z kim nawet tego traktatu uchylać. I to jest ten precedens Black Hills. Tylko pytanie, czy Kongres amerykański taką ustawę uchwali? No obawiam się, że nie. Tak samo jak brytyjski parlament nie uchwalił ustawy takiej odnoszącej się do handlu niewolnikami, czy francuskie Zgromadzenie Narodowe. Wie pan, no, rzeczywiście ma pan rację, że został w postaci tej ustawy uczyniony precedens, bardzo groźny, to prawda. No ale precedensy się zdarzają, groźne też, więc... Panie Sławek, też na podstawie precedensów działa orzecznictwo sądowe, prawda? Sędziowie wykładni bardzo często... Proszę pana, tak, ale muszę powiedzieć, że tam ta ustawa się odwołuje jeszcze do jednej rzeczy, nie tylko do Holokaustu, ale i do jednej rzeczy, bo tam rząd Stanów Zjednoczonych ma dopilnować, żeby te kraje, które wzięły udział w konferencji mienie ery Holokaustu w czerwcu 2009 roku, żeby one, bo one tam się, one uznały, tak, że tam no, te roszczenia to takie właściwie trzeba było tam coś z nimi zrobić i tak dalej. To rzeczywiście nie miało charakteru żadnego traktatu i tak, ale Żydzi się na to powołują, że to były właśnie stworzone podstawy moralne dla tych roszczeń. Polska wzięła udział w tym i teraz w ogóle jest przede wszystkim na celowniku. Polska jest na celowniku, bo nie Białoruś na przykład. Mimo... Pan Stanisław powiedział, pan jest te kraje, liczba mnoga. No tak, ale to wie pan, ale co... No, no i co z tego? Co z tego? Jeżeli na przykład na terenie Białorusi dzisiejszej mieszkało co najmniej tylu Żydów, ilu mieszkało na terytorium dzisiejszej Polski. Ale nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek występował wobec Aleksandra Łukaszenki z jakimiś roszczeniami odszkodowań, widzi pan. No. Więc natomiast Polska, jeżeli Polska się zachowuje w sposób taki, powiedziałbym, służalczy, nadskakujący wobec Stanów Zjednoczonych, no to czego się może spodziewać? Wie pan, ja uważam, że ta sytuacja, jaka jest w tej chwili, jest konsekwencją zaniedbań karygodnych popełnionych w przeszłości, kiedy można było o to zadbać. Po raz pierwszy w 1999 roku, kiedy Polska przystępowała do NATO. Co to znaczy, że Polska przystąpiła do NATO? To znaczy, że zaoferowała Amerykanom swoje terytorium dla potrzeb amerykańskiej globalnej rozgrywki z Rosją, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium. To nie jest aport bez znaczenia z naszego punktu widzenia. I Polska wtedy mogła, wie pan, powiedzieć tak, no ale to trudno wymagać od profesora Gremka, żeby on takie rzeczy mówił, a tu on podpisywał ten traktat w Waszyngtonie, że no dobrze, owszem, fajnie, ale no nie, to nie, nie mamy jeszcze za to zapłacić łapówki Żydom. No to słuchajcie, to raczej odwrotnie, wy powinniście nam tu wypłacić wynagrodzenie jakieś. No ale nie. Drugi taki moment to był rok 2001, kiedy Polska na prośbę Stanów Zjednoczonych wysłała kontyngent wojskowy do Iraku.
można było powiedzieć tak, no widzicie, my spełniamy wasze prośby, ale my też mamy prośby do was i właśnie to, żeby rząd amerykański nam obiecał, tylko że nie będzie żadnych nacisków na Polskę wywierał. No, to, no ale prezydent Kwaśniewski ani premier Miller, który teraz tam się puszy, ani pomyśleli o tym. Trzeci taki moment to był czerwiec 2014 rok, kiedy prezydent Obama przyjechał do Warszawy i żeby nam powinszować, żeśmy się podjęli niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. Podjęliśmy się dobrze, ale panie prezydencie, ekscelencjo, tutaj Żydzi i tak dalej. No i jak podjęliśmy się takiej niebezpiecznej roli, to siłą rzeczy staliśmy się państwem frontowym. No to oczekiwalibyśmy, że rząd Stanów Zjednoczonych będzie nas traktował tak samo jak inne państwo frontowe, czyli Izrael. Czyli kroplówka finansowa, 4 miliardy dolarów na modernizację armii. Mieliśmy dobry argument, że to są siły zbrojne, element sił zbrojnych NATO i rozlokowany na wschodnim skraju obszaru obrony NATO, więc argument mieliśmy. No i oczywiście udogodnienia wojskowe, takie jak z jakich korzysta Izrael. I znowu nikt nie poprosił Obamy. Tylko potem Radosław Sikorski, który był ministrem spraw zagranicznych, w podsłuchanej rozmowie tam się zwierzył ze łzami w oczach, że zrobiliśmy Obamie laskę za darmo. No to on zrobił i z tego wynurzenia wynika, że nawet on przyjemności z tego nie miał. No to już całkiem źle, prawda? I wreszcie ostatni moment, rzut na taśmę. Taki, że kiedy Polska się dowiedziała, a dowiedziała się dosyć wcześnie, że takie prace nad tą ustawą tam ruszają w Senacie, a później w Izbie Reprezentantów, to powinien ktoś pojechać od nas do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu i powiedzieć, słuchajcie, no wiemy, że coś takiego tu robicie. Takie rzeczy to można robić państwu wrogiemu i to nie zawsze, ale nie państwu sojuszniczemu. Zatem, jeżeli nie zdejmiecie tego z agendy, to Polska rozważy wystąpienie z NATO. Wie pan, to bardzo ryzykowne już by było, bo mogliśmy usłyszeć, a to występujcie. No i wtedy już katastrofa. Ale mogliśmy tego nie usłyszeć, bo być może no, nie ma polityki bez ryzyka. Nie ma polityki bez ryzyka. Być może Amerykanom jednak zależy na tym, żeby rosyjska broń się nie posunęła o 1000 kilometrów na zachód. A tak by było, jakbyśmy wystąpili z NATO. No. Prawda? Więc być może im na tym zależy. No to jak im na tym zależy? Bo jaka jest alternatywa? Alternatywą jest okupacja Polski. No to czego się jeszcze boimy? Prawda? Proszę bardzo. Jeszcze ktoś? Tak, powiem, Andrzej Kwiecień, jestem Polakiem i tak jak chciałbym powiedzieć, Ruch Narodowy jest moją ostatnią szansą, jak pan wcześniej powiedział. Ja wcześniej głosowałem na PiS, tak? Ale przypominają mi się słowa największego patrioty polskiego, niech spoczywa w pokoju, Lecha Kaczyńskiego, jak powiedział kiedyś w Izraelu, że rządy w Polsce się będą zmieniać, ale droga dla Izraela będzie zawsze ta sama, to więc... No to moim zdaniem głupstwo powiedział pan prezydent Kaczyński. A co gdyby Izrael na przykład postanowił, no nie wiem, być może, że to jest, ale teoretycznie można sobie wyobrazić, że Izrael, władze Izraela postanowiły nas wszystkich wymordować. No to co? Wtedy też uważalibyśmy go za naszego przyjaciela? Tego rodzaju deklaracje to są dowodem albo, wie pan, lizusostwa, albo głupoty po prostu. Ja tam nie, niech się pan nie gniewa, ale ja nie uważam. No to powiedział, no to... Wie pan, no to powiedział, więc moim zdaniem głupstwo powiedział. No to, nikt nie jest immunizowany na to, że nie mówi głupstw. Proszę bardzo. Nazywa pan Polskę krajem, nasz nieszczęśliwy kraj i mówi pan, że Polska to należy do krajów pozostałych. Czy mógłby pan wskazać przyczynę takiego stanu rzeczy główną na jakimś takim horyzoncie 150-letnim? Mówił pan o Niemczech,
Niemcy z 150-letni horyzont to za krótki. To za krótki, Polski ale właśnie, nie było właśnie. Przez... Nie, bo znam tą pana teorię tam z XVII wieku, ale jeżeli Niemcy z 45 roku potrafili się podnieść na przestrzeni tam 70 lat i zrealizować cele Mitteleuropa, to wydaje się, że okres 150 lat chyba jest jakaś przyczyna, że ten kraj nasz jest nieszczęśliwy. Wiele przyczyn chyba dałoby się tutaj przytoczyć, ale ja przytoczę jedną, moim zdaniem najważniejszą, która doprowadziła do upadku Polski w XVIII wieku i która sprawia, że Polska nie jest w stanie nawet przy pomyślnej koniunkturze realizować swoich interesów państwowych. To jest agentura. Agentura. I wtedy i teraz, i w XVIII wieku i teraz. Ja mówiłem o tym, że przewerbowali się na służbę obcych państw na przełomie lat 80. 90. To jest właśnie to nieszczęście. Bo jak ktoś się, a bezpieczniacy mają duży wpływ na to, co się w państwie dzieje, kontrolują, proszę państwa, taki eksperyment taki zróbmy, intelektualny. Wyobraźcie sobie państwo, że jesteście szefami wywiadu wojskowego. Ja wiem, że to nieprawda, no ale co nam szkodzi sobie wyobrazić? Gdzie byście państwo lokowali agenturę? No z całym szacunkiem, ale na pewno nie w środowisku gospodyń domowych. No bo gospodyni domowa, co może nam, co się przypaliło, co się przesoliło, to nawet mogą być prawdziwe informacje, ale co nam po nich, prawda? Więc agenturę się plasuje po pierwsze w takich miejscach, gdzie rozmaite pomysły przybierają postać prawa, a więc w konstytucyjnych organach państwa. Agenturę się plasuje w takich miejscach, w których się kontroluje kluczowe sektory gospodarki, w sektorze finansowym, paliwowym, energetycznym, tak zwanych sektorach strategicznych. Agenturę się plasuje w takich miejscach, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, a komu zostawiamy. I wreszcie tam, gdzie się wyroki wydaje, kogo tam do lochu strącamy, a kogo nie. No i na końcu, w takich miejscach, gdzie się wytwarza masowe nastroje, a więc w mediach, w przemyśle rozrywkowym, w środowiskach opiniotwórczych. Jeżeli się agenturę uplasuje w takich miejscach, to można ręcznie sterować nie tylko całym państwem, ale nawet całym życiem publicznym. No i w Polsce tak właśnie jest. I w Polsce tak właśnie jest. Problem nie polega na tym, że agentura, że tu steruje agentura całym życiem publicznym, bo wszędzie tak jest. Proszę państwa, no zwłaszcza w państwach, które dysponują bronią ultimatywną, mówię o broni jądrowej, no kto dopuści, żeby tam ulica rządziła? Niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Robi się tam takie sztuki, że tu suwerenowie, tam im się kadzi i tak dalej. Słuchajcie, my tu... A tak naprawdę to, co mówił klasyk demokracji na ten temat? Józef Stalin, wybitny klasyk demokracji. Józef Stalin, no państwo się śmiejecie, a to on takie spiżowe sentencje wygłaszał na temat demokracji, które zresztą są całkiem słuszne. Pierwsza, że ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. No to przecież to prawda, najprawdziwsza, oczywista oczywistość. Ale jeszcze jest ważniejsza rzecz od tego, kto liczy głosy. Jak się przygotowuje alternatywę polityczną dla wyborców? Po czym poznać, że alternatywa została przygotowana prawidłowo? Józef Stalin poucza. Po tym, że bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. Będą one wygrane, więc rzut oka na ostatnie 30 lat pokazuje, że alternatywy polityczne zawsze były przygotowane prawidłowo. No nie tylko u nas. Jest taka książka, jak państwo byście mieli okazję, to warto po nią sięgnąć.
wywiad Rzeka z szefem wywiadu francuskiego, hrabią Aleksandrem de Marange, z którym rozmawia, on to jest przetłumaczony na język polski pod tytułem Sekrety szpiegów i książąt. Krystyna Okręt rozmawia z tym hrabią Aleksandrem de Marange, tam wypytuje go różne rzeczy, w pewnym momencie pyta go, proszę pana, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci pańskiego wywiadu? A on taki oburzony powiada, proszę pani, jacy konfidenci? Co pani powiada? Konfidenci są w policji. U nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są honorable correspondent. No to ona mówi, przepraszam, nie chciałem pana urazić, ale to w takim razie z jakich środowisk ci honorable correspondent się rekrutują? I on już taki udobruchany powiada, ach, proszę pani, z najróżniejszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Państwo słyszycie? Minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable, a i ten mówi o tym jako o rzeczy zwyczajnej. No to od razu, jak to przeczytałem, to mi się nasunęło pytanie, no dobra, ale w jaki sposób dochodzi do werbunku takiego dygnitarza? Czy do Pałacu Elizejskiego, gdzie tam urzędują ministrowie stanu, przychodzi werbownik z wywiadu, wchodzi bez pukania do gabinetu, bez zaproszenia, siada na fotelu, nogę na nogę zakłada i powiada, ekscelencjo, proszę tu papierek do podpisania, że tu zachowacie w tajemnicy pseudonim taki, a taki, a tamten się zrywa na równe nogi, mówi, co? Bierze fotel Ludwika XV, roztrzaskuje temu werbownikowi na łbie i karetka go z roztrzaskaną głową zawozi do szpitala. Nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się zdarzyło w Pałacu Elizejskim. Nigdy. No to dobra, to w ten sposób chyba to się nie odbywa. No ale dobrze, jak nie w ten, to w jaki? A no tu jest właśnie w taki, że do takiego ambicjonera przychodzi pan albo nawet dwóch i powiada tak, proszę pana, my już tu od dawna pana obserwujemy, pan bardzo ciekawe rzeczy mówi, pan rozwija bardzo ciekawe koncepcje. Jesteśmy pewni, że w przyszłości odda pan nieocenione usługi republice, ale sam pan rozumie. Więc jak on rozumie, to zaczynają do niego napływać tam pieniądze, nieduże, ale takie, które mu umożliwiają prowadzenie kampanii politycznych. Media zaczynają się nim interesować. No i on wychodzi z anonimowości, staje się tam celebrytą takim na lokalną najpierw skalę, zostaje radnym miejskim, potem merem, później deputowanym do Zgromadzenia Narodowego, później senatorem, potem ministrem stanu, a później nawet prezydentem, tak jak Emmanuel Macron. Bo komu to szkodzi, jak prezydent jest przewidywalny? Więc to mamy dwa takie modele. Jeden jest taki chamski, trochę turecki. Jak Kemal Atatürk w latach 20. modernizował Turcję, no to już panowało takie gusło, że musi być demokracja. On tam nie był żadnym demokratą, ale mówi, no jak już nie możecie wytrzymać bez demokracji, dobrze, to organizujcie sobie partie, tam się kotłujcie i tak dalej, ale ostatnie słowo należy do armii. Jak wygrywa nie ta partia, co tam ma wygrać, to armia mówi, o nie, 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 tu były nieprawidłowości, musimy to tego, bo to musi być praworządnie wszystko zrobione. No i aż wreszcie wygrywa ta partia, co ma wygrać, to wtedy jest dobrze. Mówię, jest to taki trochę chamski sposób, brutalny, a ten zachodni jest taki dyskretny, ale też jest. Ale też jest. Więc demokracja dzisiaj się robi takim, no takim przedstawieniem na użytek suwerenów, a jak suwerenowie się nie słuchają, to policja ich leje pałami bez ceregieli, prawda? No widzimy to w Paryżu, jak policja republikańska leje suwerenów po łbach. A i suwerenowie co? Ano nic. Na tym polega demokracja. Więc dlatego Józef Stalin miał wiele racji. To tak, nie wszystko, co mówił, to było głupie. To znaczy było oczywiście, ale no, takie spostrzeżenia miał ciekawe. Proszę bardzo. Ostatnie pytanie. Ja chciałbym zapytać pana o opinię. Tak teoretycznie, załóżmy, że jest w Polsce taka partia rządząca, która ma odwagę podejmować odważne decyzje. Tak załóżmy. I co by pan doradził, z kim mamy się przyjaźnić? No Niemcy, wiadomo, nie. Rosja, no wiemy, z czym się kończy przyjaźń z Rosją.
Na północ to Szwecja, Finlandia, no też raczej nie. Południe to Czechy. No, niech się pan nie gniewa, ale źle pan myśli. Pytanie jest źle postawione. Państwo nie ma ani odwiecznych przyjaciół, ani odwiecznych wrogów. Państwo ma interesy. Proszę? A to zależy, jaka jest konfiguracja, wie pan. Jeżeli Władysław Studnicki, no bardzo ciekawa postać, bo on był patriotą polskim z całą pewnością, ale germanofilem. To jest rzadkie połączenie, ale się zdarza. I on powiedział tak, to wie pan, taka dyrektywa dzisiaj już mało przydatna, ale kto wie, czy się nie zmieni to. On powiada tak, jeżeli chcemy bronić Kresów Wschodnich, no to musimy się przyjaźnić z Niemcami. A jeżeli chcemy bronić Kresów Zachodnich, to z Rosją. No chyba jasne, nie? No, także wie pan, nie ma ani odwiecznych przyjaciół, ani odwiecznych wrogów, tylko jest koniunktura. Gdyby tak można było, wie pan, w polityce zadekretować, że tu to jest nasz przyjaciel, a to nie, to byłoby to bardzo proste. Tymczasem sytuacja w polityce międzynarodowej jest płynna. Jedne państwa tracą siłę, inne państwa zyskują siłę. I każdy kierownik państwa powinien się w tej, wie pan, zmieniającej się sytuacji odnaleźć. Znaczy, co to znaczy się odnaleźć? Znaleźć sposób w tej zmieniającej się sytuacji, znaleźć sposób realizowania interesów własnego państwa. To wymaga elastyczności wielkiej, wymaga, bo dlatego król nosił koronę na głowie, nie dlatego, że mu łeb obciskała, tylko że to, wie pan, ta głowa to była coś warta, prawda? No. I niestety, ale pula czasu już została wyczerpana. Bardzo dziękuję panu redaktorowi za spotkanie. Dziękuję bardzo. No i dziękuję państwu za przybycie i za spędzenie w taki, powiedzmy, owocnie ten czas, żeśmy spędzili. Dyskusja była naprawdę warta. Dziękuję bardzo. Jeszcze tych z państwa, którzy tam mieli książki do podpisania, to zapraszam tam do stołu. Full service jest.